Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam starych i nowych subskrybentów, osoby, które jeszcze decyzji o subskrypcji nie podjęły i osoby, które chciałyby subskrypcję anulować z powodu takiego, że nie jest to podcast typowo kryminalny, czy w ogóle nie jest to podcast kryminalny, a zdecydowani są na słuchanie jedynie tematyki kryminalnej. Obiecuję im, że następne podcasty już będą kryminalne. Przynajmniej będzie pięć pod rząd podcastów już typowo kryminalnych. Od czasu do czasu będą się pojawiać podcasty inne, ale kolejne już będą typowe. Teraz zapraszam Państwa na wysłuchanie już ostatniej części dotyczącej generała de la Reya. I będzie tutaj mowa nie tyle o samym de la Reyu, co o dziedzictwie, jakie pozostawił i jakie to ma znaczenie we współczesnej południowej Afryce, przede wszystkim w środowisku Afrykanerów. W poprzednim odcinku mówiłam o roku 1914, mówiłam, że premier Botha zdecydował się przyłączyć do wojny, I wojny światowej, i nie wszystkim się to podobało. Mówiłam o śmierci de la Reya, która była w takich dosyć przypadkowych okolicznościach, ale nie wszyscy w przypadek wierzyli. I mówiłam wreszcie, że premier Smuts, który po śmierci Boty został premierem, kontynuował jego politykę, ale później premierem został Barry Herzog. I później stracił tą funkcję. Starym nowym premierem został Smuts i Smuts prowadził politykę podobną do polityki Boty, czyli zaangażowania południowej Afryki w konflikty światowe i zdecydował się na to, żeby południowa Afryka przystąpiła do II wojny światowej po stronie alianckiej. Wróćmy jednak do rządów Herzoga. Za jego rządów dokonano szeregu reform, natomiast nas będzie interesować jedna z tych reform o wymiarze symbolicznym. Mianowicie zmieniono flagę Związku Południowej Afryki i flaga ta z flagi takiej charakterystycznej dla dominiów brytyjskich z takim Union Jackiem w kantonie, zmieniona została na tą flagę, tutaj Państwo powinni zobaczyć. To jest flaga, która przetrwała z pewną drobną zmianą, bo w roku 1982 kolor niebieski rozjaśniono. Teraz Państwo ten rozjaśniony zobaczą. I ważne było tutaj, że uwzględniono trzy historyczne flagi. Flaga, te, które są w środku, to jest jedyny przykład tak umieszczonej flagi we fladze. Tutaj mamy flagę brytyjską, flagę Wolnego Państwa Oranje i flagę Republiki Południowoafrykańskiej, czyli Republiki Transwalu. Ta flaga, która jest w środku, jest postawiona pionowo. Flaga z prawej strony, flaga Republiki Transwalu jest nieruszona, że tak powiem, natomiast flaga brytyjska jest do góry nogami. A to po to, żeby żadnej z tych flag nie wyróżniać. I jeżeli flaga jest w centralnym miejscu, no to jest za to pionowo, czyli jakby taka gorsza pozycja. No jak jest
na pierwszym miejscu, no to jest bliżej drzewca, no to jest za to odwrócona. No, taki był pomysł. W 1961 roku ziściły się marzenia Afrykanerów o niepodległym państwie, bowiem proklamowano Republikę Południowej Afryki 31 maja 1961 roku. Z naszych wymienianych tutaj bohaterów nikt w tej chwili nie dożył, no ale ich potomkowie, zarówno ci biologiczni, jak i duchowi, uroczyście obchodzili to wydarzenie. No i wtedy też, jak już o fladze mówiłam, no to myślano o zmianie flagi, żeby usunąć tą flagę brytyjską, no ale do tego nie doszło. W ogóle władze taką politykę przyjęły, że nie ma żadnego cancel culture. Znaczy, ja tutaj oczywiście używam słowa, którego używa się współcześnie, i to zaledwie od kilku lat, natomiast wiemy, o co chodzi. Chodziło o to, że pamiątki przeszłości brytyjskie, pomniki królowej Wiktorii, wszystko to zostaje. I też nie ruszono flagi, pomijając taką zmianę kosmetyczną, że w 1982 roku kolor niebieski rozjaśniono. Dlaczego akurat to, tego nie wiem, ale w każdym razie nie jest to takie istotne. Ja tutaj celowo mówię o tym szanowaniu dziedzictwa, nawet dziedzictwa, powiedzmy, wroga, z tego względu, że inaczej to wygląda we współczesnej południowej Afryce. I teraz zrobimy przeskok do roku 1990, kiedy to zawarto porozumienie z Afrykańskim Kongresem Narodowym, no bo tutaj może ktoś mi zarzucić, że pomijam ten taki fakt, że Republika Południowej Afryki, a także wcześniejsze władze Południowej Afryki prowadziły politykę apartheidu, znaczy ta nazwa się pojawiła dopiero z powstaniem Republiki, natomiast sama polityka segregacji rasowej pojawiła się wcześniej. I to oczywiście spotykało się z oporem ludności niebiałej, a też i niektórych białych. I wiązało się to z walką. Ja o tym opowiadałam w innych odcinkach, więc dlatego teraz o tym nie mówiłam. No ale teraz już przyszedł moment, żeby też o tym powiedzieć. I doszło w roku 90 do porozumienia, kiedy to prezydentem został de Klerk. Wypuścił on z więzienia Nelsona Mandelę i rozpoczął z nim negocjacje. I w wyniku tych negocjacji doszło do pierwszych wyborów, w którym brali udział wszyscy pełnoletni obywatele RPA, również no, niezależnie po prostu od koloru skóry. No i co było istotne, że jeden człowiek oznaczał jeden głos, w związku z czym, jeśli większość stanowili czarni, jeśli to też była taka polityka, no już nie będę się za bardzo wgłębiać, ale też moim zdaniem błędem polityki de Klerka było to, że podjął negocjacje właściwie tylko z Afrykańskim Kongresem Narodowym, ignorował inne ugrupowania reprezentujące czarnoskórych i
ten Afrykański Kongres Narodowy wygrał i w teorii miał być stworzony tęczowy naród, czyli wszyscy mieli być południowoafrykańczykami, no i mieli różny kolor skóry, więc tutaj tak jak te kolory tęczy, które wzajemnie się przenikają, no ale tworzą jeden łuk, mimo że są to różne kolory. No ale szybko w praktyce rozpoczęła się praktyczna, bo nigdy nie była ona wprost deklarowana, dyskryminacja osób pochodzenia europejskiego. Państwo mogą się dziwić, dlaczego ja o tym wszystkim mówię, ale zaraz wszystko będzie jasne, jak to się ma do naszej głównej postaci, czyli de la Reya, chociaż w tekście jest, w tytule jest de la Rey i inni, ale zaraz zobaczymy ten związek z de la Reyem. Otóż o ile biali fachowcy mieli szansę na pracę, no po prostu na ogół tą pracę zatrzymywali ci ludzie ze starszego pokolenia, którzy już byli wykształceni, czy mieli pewne umiejętności, które były potrzebne nowej władzy, to ci na ogół utrzymywali swoje pozycje, no a w końcu odchodzili na emeryturę. Natomiast problem był z osobami młodymi, które nie były jeszcze wykształcone, które jeszcze wchodziły dopiero w życie zawodowe i te osoby miały utrudnione. Jeżeli miały zbyt jasny kolor skóry, no to miały problem. Chyba że były albinosami, ale o albinosach był odcinek, ale to inna sprawa. Jak były albinosami, to miały jeszcze inne problemy, ale akurat nie z otrzymaniem pracy. Natomiast, no jak to było z białymi, młodymi białymi, no problem był taki, że zaczęto wprowadzać prawa, które miałyby wyrównywać szanse osób, które były dawniej dyskryminowane. Był taki zapis w Konstytucji, jest, że wszelka dyskryminacja jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ma być to ułatwienie startu osobom należącym do grup dyskryminowanych w przeszłości. To jest angielska nazwa previously disadvantaged. Do tej grupy zaliczane są osoby czarnoskóre, koloredzi, osoby pochodzenia hinduskiego, a także kobiety już niezależnie od koloru skóry, z tym, że ostatnio właśnie te przywileje dotyczące kobiet też zostają usunięte, także już kobiety białe nie za bardzo mogą liczyć na pozycję uprzywilejowaną. To jest w takiej kolejności, jak ja mówiłam, czyli najbardziej preferowane są osoby czarnoskóre, na drugim miejscu koloredzi, na trzecim hindusi i kobiety. No jeżeli jest biała kobieta, no to będzie miała przewagę nad białym mężczyzną w szukaniu pracy, ale nie będzie miała przewagi, czy po prostu będzie dyskryminowana w stosunku do mężczyzn i kobiet o innym kolorze skóry niż biała. Tych przepisów jest bardzo dużo, bo to nie jest taka wprost dyskryminacja, jak to za czasów apartheidu była dyskryminacja. Faktycznie była dyskryminacja, to trzeba przyznać, w stosunku do osób rasy niebiałej, chyba że byli honorowymi białymi, ale to kiedyś o tym mówiłam, ale to inna sprawa. To tutaj
A właśnie, no właśnie to już mówiłam też, że też na przykład Chińczycy są czasem traktowani jak czarni, więc to tak właściwie, że mamy trochę odpowiednich postaci honorowych czarnych, no ale tutaj nie będziemy się tak bardzo zagłębiać w tą sprawę. Chodzi o to, że jest szereg przepisów, na przykład są takie przepisy, które nakazują zatrudnianie w zakładach, no zwłaszcza państwowych, osób w zależności od ich koloru skóry, tak żeby był tak zwany system kwotowy, czyli mniej więcej, no oczywiście nie z dokładnością do jednej osoby, ale mniej więcej proporcje osób o danym kolorze skóry mają odpowiadać proporcjom tych osób w południowej Afryce, w całym kraju. Tutaj problemy są różnorakie, no bo po pierwsze, co zrobić, jeżeli w danej okolicy skład ludnościowy jest inny niż w całym kraju i na przykład przeważają biali czy koloredzi i teraz wymagane było, żeby proporcje były takie jak w całej południowej Afryce, a akurat tej okolicy nie były takie proporcje, to nawet takie sprawy trafiały do sądu, ale nie pamiętam już jakie były, znaczy nie dowiedziałam się jakie były rozstrzygnięcia. A druga sprawa jest oczywiście, to jest już inny efekt, że jeżeli nie ma na przykład dobrych fachowców akurat w okolicy o określonym kolorze skóry, no to w tym momencie musimy zatrudnić osobę o określonym kolorze skóry. Ja oczywiście używam tego słowa kolor skóry, właściwie powinnam używać grupa etniczna czy rasa. No to są, nie są to pojęcia zamienne, no ale oczywiście są na przykład albinosi. No to oni mają jasny kolor skóry, no ale zaliczani są do czarnych. Znaczy ja mówię o czarnych albinosach, tak, oksymoron. No ale wiadomo o co chodzi. Więc w tej sytuacji, jeżeli nie mamy odpowiednich kandydatów o odpowiednim kolorze skóry, no to wobec tego musimy zatrudnić albo kandydatów niedostatecznie kompetentnych, no może ich wyuczymy po drodze, albo i nie, no albo po prostu mamy wakat, no i czekamy na tych odpowiednich kandydatów. Także tutaj problemy różnorakie powstały. Co to ma za związek z Delarayem, to cierpliwości. Natomiast problemy też były w dostaniu się na studia. Tutaj wymagania były nie na wszystkich uniwersytetach, ale na wielu uniwersytetach tak było, że na kierunki, szczególnie te bardziej oblegane, takie jak medycyna, prawo, no cóż, na całym świecie tak jest, że to są kierunki bardziej oblegane, to żeby dostać się od studentów białych wymagano 90%, no a na przykład od czarnych powiedzmy 65%, od koloredów 75%, od Hindusów 80%. Akurat dokładnie nie powiem, czy były takie proporcje, bo może na przykład nie 65, tylko 70, ale tutaj chodzi o to, żeby Państwo złapali, jaka jest idea. Także na przykład, żeby dostać się na medycynę, będąc białym, no to bardzo trudno. Bardzo jest to trudne, natomiast będąc czarnym, dostanie się na medycynę jest o wiele łatwiejsze. No i wobec tych problemów wielu młodych białych, no bo to szczególnie dotyczy młodych, no bo jak już ktoś miał pracę, no to już raczej też mogło być tak, że tracił pracę z powodu koloru skóry, ale to się rzadziej zdarzało. Natomiast w przypadku młodych, no to tutaj nawet już na starcie były problemy. Dodatkowo jeszcze te problemy były
właściwie było też duże poczucie niesprawiedliwości, dlatego że o ile starsi biali, no to mogli jakoś no, za ten system apartheidu odpowiadać, no bo głosowali za tymi partiami, które utrzymywały system apartheidu. Jakoś ten system nie przeszkadzał, no niedostatecznie się buntowali. Znaczy ja tutaj w tym momencie jestem adwokatem diabła, bo wcale tak nie uważam, że takie uogólnienia są właściwe, ale jeszcze w jakiś sposób to można tłumaczyć. Natomiast młodzi, no to jak zrezygnowano z systemu apartheidu, no to mieli po kilka lat albo jeszcze ich w ogóle nie było na świecie. Także problem się pojawił i problem właśnie pojawił się na początku lat 2000, dlatego że wtedy właśnie wprowadzono te systemy kwotowe, no bo uznano, że tutaj no nie ma niby dyskryminacji, no ale ciągle tych osób czarnoskórych jest mało na wyższych stanowiskach, w pewnych zawodach, no więc trzeba zrobić coś, żeby ich było więcej. Także biali mieli szansę w biznesie, własny biznes otwierali, ale to też się zrobił problem, dlatego że wprowadzono politykę Black Economic Empowerment, czyli wzmocnienie ekonomiczne czarnych. I ta polityka polegała na tym, że przedsiębiorstwa mogły liczyć na pomoc, na dotacje ze strony państwa, na jakieś intratne kontrakty państwowe, jeżeli zatrudniały odpowiedni procent osób czarnoskórych, ale nie tylko zatrudniały, bo zatrudniać to wszystkie zatrudniały na ogół, chyba że to była jakaś mała firma rodzinna, ale chodzi o to, że w kierownictwie musiały być też osoby czarnoskóre, czy ewentualnie koloredzi, czy Hindusi. Także, bo to oni byli wtedy też jako czarni traktowani. Także tutaj też szanse młodych białych zmniejszały się. A biali byli głównie kojarzeni z Afrykanerami, chociaż Afrykanerzy stanowią niewielką stosunkowo większość w stosunku do innych białych, innego pochodzenia, na przykład brytyjskiego, czy pochodzących z innych krajów Europy, ale jakoś tak się stało, że właśnie Afrykanerów bardziej obciążano polityką apartheidu, dyskryminacją, chociaż nie było to prawdą, no ale tak się utarło. No, powodem tutaj mogło być to, że o ile w przypadku każdej innej dekolonizacji, to ludność pochodzenia europejskiego mogła wrócić po prostu do Europy. Natomiast jeżeli chodzi o Afrykanerów, to była to społeczność, która wyewoluowała w Afryce, więc oni nie mogą dokądś iść. Oczywiście ja nie mówię tu, że postulat odsyłania kogoś do domu jest w ogóle zasadny, ale w tym przypadku on jest już zupełnie bezzasadny, dlatego że przecież jest to naród, który nie ma swojego odpowiednika w Europie, tak naprawdę. No, mówiło się, że głównie pochodzenia holenderskiego, ale nie zupełnie. No to tak jakby uważać, że na przykład Amerykanie, mieszkańcy Kanady czy Stanów Zjednoczonych, że to są Anglicy. No pochodzą jakieś ich przodkowie, no może tam trochę przybyło z Anglii, z Irlandii, no ale to jednak są Amerykanie czy Kanadyjczycy czy Australijczycy i tak samo Afrykanerzy. Ale tępiono dziedzictwo afrykanerskie. No, odbywało się to poprzez na przykład tam zmiany nazw ulic i zmieniano nazwy nie tylko faktycznych
entuzjastów apartheidu czy architektów apartheidu, ale po prostu też innych osób, które akurat były Afrykanerami. Usuwano też pomniki, często to się odbywało na tej zasadzie, że najpierw pomnik był w jakiś sposób niszczony przez wandali, no a później już władze decydowały się ten pomnik usunąć. Zresztą to nie tylko afrykanerskiego dziedzictwa dotyczyło, ale też dziedzictwa kolonialnego, co paradoksalne było, bo tutaj Afrykanerzy, którzy nie mieli żadnych powodów, żeby lubić taką postać, jaką był Cecil Rhodes, to bronili tego pomnika, no niestety bezskutecznie. To był pomnik na dziedzińcu jednego z uniwersytetów, no ale to inna historia już. Natomiast wracając do Afrykanerów, to na przykład na uniwersytetach wypierano język Afrikaans, bo studia na uniwersytetach mogły odbywać się w języku angielskim lub też w języku Afrikaans. Natomiast były uniwersytety i takie. Natomiast najpierw na tych uniwersytetach afrykanerskich zaczęto otwierać kierunki w języku angielskim, no co było rzeczą normalną, no ale później w ogóle rezygnowano z nauczania w języku Afrikaans. To znaczy tutaj chodzi oczywiście o język jako język instrukcji, tak zwany, znaczy język wykładowy. Także w tej chwili nawet jest problem z otwarciem uniwersytetu z prywatnych składek, który miałby nauczać wyłącznie w języku Afrikaans, czy może nie wyłącznie, ale w ogóle nauczać przede wszystkim w języku Afrikaans. I z tym są też problemy, z tego względu, że władze twierdzą, że język Afrikaans wyklucza czarnych, no bo czarnoskórzy rzeczywiście no, znają swoje języki etniczne, afrykańskie, uczą się angielskiego, właściwie wszyscy znają angielski, natomiast Afrikaans to już jest, tak tłumaczą, że to już jest dla nich trzeci język. Natomiast no, dla koloredów akurat to jest najczęściej pierwszy język. No ale tutaj już może skończę na temat dyskryminacji Afrykanerów. Natomiast powiedziałam o tym, żeby zilustrować, jaka atmosfera panowała na początku XXI wieku, no i trwa do tej pory. I w tej to atmosferze powstała piosenka Della Rey. Della Rey to była piosenka ułożona przez trzech autorów, natomiast wykonywana przez piosenkarza o pseudonimie Bok van Blerk. Bok van Blerk, czyli Louis Peppler, bo takie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Bok van Blerk to jest jego sceniczny pseudonim. Urodził się 30 marca 1978 roku, więc można policzyć, że w roku 90, kiedy to rozpoczęto rozmowy z kongresem, z Afrykańskim Kongresem Narodowym i zniesiono apartheid, to miał lat 12, także należy właśnie do tego pokolenia, o którym mówiłam, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę apartheidu, natomiast ponosi skutki tej akcji afirmatywnej. Bo tutaj ukuto takie stwierdzenie, że no oczywiście, że
biali może nie są winni, przynajmniej nie wszyscy są winni, no ci młodzi na pewno nie są winni, ale są uprzywilejowani, więc to jest takie pojęcie tak zwane white privilege, no i na tej podstawie się faktycznie białych dyskryminuje. W roku 2006 Bok van Blerk miał lat 28 i wtedy wydał album zatytułowany Bella Ray. Od pierwszej piosenki, to znaczy tak dokładniej, to były dwa albumy. Jeden album był z inną piosenką jako tytuł albumu, natomiast drugi album już był z piosenką Della Rey. Della Rey to była bardzo popularna piosenka, do dzisiaj jest, bardzo przyjęła się właśnie wśród młodych Afrykanerów, no nie tylko młodych, ale młodych właśnie Afrykanerów nazwano nawet pokoleniem Della Rey. Ja tutaj nie mam za dużo czasu, bo już ten podcast się zrobił strasznie długi, a nie chciałabym go rozbijać na części, chyba że będę musiała to zrobić ze względów technicznych, ale dość powiedzieć, że w link daję w opisie na temat fenomenu pieśni Della Rey. Nie mogę tutaj ze względów na prawa autorskie tej pieśni Państwu przedstawić, bo już niewiele mi brakuje do 1000 subskrybentów, więc będę mogła może monetyzować, no a tutaj prawa autorskie, no to nie pozwalają na monetyzowanie, no ale w każdym razie ja też dam link do tej piosenki w różnych wykonaniach, to znaczy w wykonaniu Van Blerka, ale będzie nagranie jedno, będzie nagranie takie studyjne z teledyskiem, natomiast drugie będzie nagranie koncertowe, może dwa nagrania koncertowe znajdę. Także w opisie to Państwo wszystko zobaczą. Jeśli chodzi o treść, to też Państwu link w opisie do pełnej piosenki podam i tam będzie treść w języku Afrikaans, bo w takim języku jest ta pieśń śpiewana, natomiast jest przekład na język angielski, już taki mniej więcej przekład literacki. Na język polski nie ma literackiego przekładu, ale opowiem może treść tej piosenki i zacytuję dosłownie refren. Della Rey, sa jej di bure kom lei. Della Rey, general, general, so sien man sal ons om jou fal. General Della Rey. To są słowa w języku Afrikaans. Mam nadzieję, że przeczytałam dobrze. No trochę słuchałam tej piosenki, więc trochę się próbowałam nauczyć. A te słowa tłumaczą się w taki sposób. Della Rey, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć. Czy przyjdziesz prowadzić burów? To może być też tłumaczone jako po prostu przyjdź prowadzić burów. Della Rey, general, general, czyli to też nie trzeba tłumaczyć. Padniemy przy tobie jak jeden mąż. No i oczywiście dalej General Della Rey. To jest refren, natomiast sama końcówka refrenu już później na koniec piosenki jest General, General, saj jej di bure komhal. Czy uratujesz burów? Także jest to wezwanie do generała Della Reya, by przychodził i ratował burów. Piosenka jest tak skonstruowana, że tekst jest
wypowiadany przez uczestnika wojny burskiej, przez bura, któremu spalono dom, ale jeszcze większy płomień pali się w nim, takie określenie tam pada, i jego żona i dziecko są w obozie koncentracyjnym, natomiast on sam jest na polu bitwy i właśnie przywołuje generała de la Reya. Piosenka ściśle odnosi się do sytuacji historycznej i jeżeli chodzi o współczesne rozumienie konfliktu, no to oczywiście jest to sprawa stara, historyczna, no ale według politycznej poprawności burowie walczyli z imperializmem, więc no, wydawałoby się, że to jest w porządku. No ale ministrowi, ówczesnemu ministrowi kultury i sztuki ta piosenka się nie podobała, dlatego że no, uznał, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o walkę z Anglikami, tylko o sytuację współczesną, o nawoływanie do zbrojnego oporu no, przeciwko współczesnej władzy, którą no, już nie są w tej chwili Anglicy, no ale no, wiadomo kto jest. No później minister się tam tłumaczył, że życzy piosenkarzowi sukcesu, no bo próbowano tam piosenkarza prześwietlać na różne strony, czy nie jest jakimś ekstremistą, rasistą, no ale wszędzie, gdzie próbowano, no to pudło. Także nic się nie dało znaleźć. No i minister spasował, no a później to już nie ma związku z tą sprawą, ale tak przy okazji powiem, że z ministra zrezygnowali, a zrezygnowali dlatego, że się okazało, że pan minister podał nieprawdziwe dane o swoim wykształceniu. Twierdził, że doktorat miał na jednym z amerykańskich uniwersytetów. W tej chwili nie pamiętam, którym, ale nie jest to takie istotne. No, okazało się, że tego doktoratu nie miał. No i w związku z tym, że kłamał, no bo tutaj no, nie jest obowiązkiem ministra mieć doktorat, ale jest obowiązkiem ministra mówić prawdę, no i już później przestał być ministrem. No ale to tak na marginesie. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o Boka van Blerka, to później miał szereg też innych piosenek o tematyce patriotycznej, afrykanerskiej. I wystąpił też w filmie, który był również w polskiej telewizji, zatytułowanym Mother and Blood, czyli to by się tłumaczyło jako chwała i krew, ale w polskim przekładzie filmu, bo film był pokazywany również w polskiej telewizji, to się tłumaczyło jako krew i chwała. Po prostu było odwrócenie kolejności tych słów. Natomiast tematyka filmu też dotyczy wojny burskiej, z tym, że nie jest to jakiś wierny opis konkretnych wydarzeń. Reżyser filmu wyraził się w taki sposób, że mógłby, ta historia mogłaby dotyczyć zarówno I wojny światowej, II wojny światowej, jak i zimnej wojny. Także jest dosyć luźno oparty na faktach, ale Afrykanerzy cenią ten film i oddaje on, można powiedzieć, ducha historii. Tak, można powiedzieć, chociaż nie jest wierny wszystkim faktom. Ponieważ film jest dostępny w internecie i być może ktoś będzie chciał go obejrzeć, to powiem tylko bez większych spoilerów, że Bok van Blerk się pokazuje
krótko na ekranie, akurat w filmie nic nie śpiewa, ale śpiewa piosenkę, która jest takim zwiastunem tego filmu. W opisie wszystko, podam link do piosenki również. Wracając do postaci de la Reya, to w Lichtenburgu na cmentarzu, gdzie został pochowany, jest taki, po piersie jest tam de la Reya i to po piersie zostało na początku roku 2021 skradzione. To pewna ilustracja właśnie tego, co mówiłam o tym niszczeniu pomników, chociaż no być może tutaj nie było politycznej motywacji, tylko po prostu kradzież brązu na złom. Taka motywacja też była całkiem możliwa i prawdopodobna. Natomiast 15 września ubiegłego roku odsłonięto nowe popiersie, postawiono nowe popiersie i w uroczystości uczestniczył również prawnuk de la Reya, jeden z prawnuków, no bo tam tak, tych potomków de la Reya pewnie jest więcej. Natomiast nie wszystkim się to odsłonięcie podobało i też Państwu dam tutaj link do filmu, oczywiście w języku angielskim. No i tam są różne wypowiedzi, no i jednemu panu to możecie Państwo zgadnąć, jak, z jakiej grupy etnicznej ten pan się wywodził. To nie podobało się. To stwierdził, że tam już jest szkoła imienia de la Reya, że już jest inny pomnik. Natomiast de la Rey reprezentował Afrykanerów, no i że dzisiaj, no jakie to może mieć znaczenie. No w każdym razie posłuchają Państwo, krótka jest jego wypowiedź o tym, tej szkole i pomniku, to tam mówi narrator. Natomiast no, on jest z tego niezadowolony. No ale pomnik postawiono, także pomnik to jest na cmentarzu i po piersie, no miejmy nadzieję, że będą już go lepiej pilnować i już nie ukradną. To właściwie wszystko, co chciałam powiedzieć, to znaczy może nie co chciałam, bo mogłabym powiedzieć więcej, ale już się podcast zrobił bardzo długi. Także no, na zakończenie kwiaty. Zastanawiałam się, jakie kwiaty tutaj dać. Popatrzyłam na film z roku 1980. Film był o de la Reyu. Zresztą na YouTubie ten film jest w języku Afrikaans. I tam kwiaty były białe, składane na grobie kwiaty są zazwyczaj białe. Zapewne nie były to tawuły, tam z daleka to trudno powiedzieć, jakie to były kwiaty, ale wybrałam białe kwiaty, no i to są tawuły. Akurat taki gatunek, który ma duże kwiaty. Większość tawuł ma kwiaty drobne, a tu akurat są duże, jest kilka podobnych gatunków, więc nazwy gatunkowej nie dawałam. Natomiast nazwa rodzajowa jest Spirea, czyli po polsku tawuła. Białe kwiaty w ogrodzie w pobliżu Pietermaritzburga. Zdjęcie robione. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i proszę zwrócić uwagę, bo będzie ankieta na temat następnego odcinka. Czy Państwo woleliby kontynuację w sensie takim, że już będzie typowo kryminalna sprawa, ale o gangu Fostera, czy jakąś świeżą sprawę? Także proszę bardzo odpowiadać w ankiecie, a można oczywiście też w komentarzach. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.